I w ogóle jak tak przygotowywałam się dzisiaj do filmu, to zobaczyłam, jak dużo kosmetyków mam w kolorze czerwonym. Słuchajcie, naprawdę potrzebuję tego koloru i tak jak Wam mówiłam, to się pojawiło u mnie gdzieś tak już w październiku, już czułam, że potrzebuję czerwienia się, to jest w związku z tym, że po prostu mamy teraz mniej energii. Witam Was serdecznie w ulubieńcach listopada i ten film dzisiaj będzie trochę spóźniony, ale powiem Wam, że ja to robię celowo, ponieważ jak już przejdzie ta fala ulubieńców przez cały YouTube, no to wtedy ja puszczam film, może znajdziecie w nim coś nowego, może coś innego. Lubię ten film dawać troszeczkę później, a przedtem zdążycie jeszcze obejrzeć może dwa inne filmy, więc myślę, że to też jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o ulubieńców w listopadzie, to oczywiście było ich mnóstwo. Ja w ogóle nie mogę uwierzyć, że już jest grudzień i że za chwilę będą święta. Jestem trochę tym przerażona, bo wiem, jak najbliższe 3 tygodnie szybko nam zlecą. I może obejrzę sobie, jakie filmy zrobiłam dla Was. I zaczęłam od filmu, co jest w mojej torebce. I moja torebka zdecydowanie to jest mój ulubieniec, ponieważ cały czas ją noszę. Tutaj, jak widzicie, są takie dwa fajne łańcuchy. Cały czas ją bardzo lubię i powiem Wam, że ona, im dłużej ją noszę, tym ona się bardziej jakby wyrabia i bardziej się do mnie dopasowuje. Też jeszcze trochę zminimalizowałam jej zawartość, więc noszę mniej kosmetyków kolorowych. Jest niesamowicie wygodna, chociaż też nie powiedziałam Wam, że też jest niesamowicie ciężka, ponieważ te wszystkie łańcuchy i te okucia tutaj dużo ważą. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo udany zakup, jestem z niego bardzo zadowolona, więc jeżeli będziecie w stanie kupić ją właśnie na wyprzedażach w Zarze, to naprawdę, naprawdę warto. Jak jestem już przy modzie, to na Instagramie widziałyście u mnie tą czapkę i to jest taka właśnie wielka, czerwona czapka z H&M. Ona jest niesamowicie jaskrawa w kolorze, to właściwie jest taka pomarańczowo-różowa czerwień, taka dosyć mocno neonowa. Tutaj kamera na pewno tego nie odda. I wszyscy mnie o nią pytali, co to jest ta czapka, skąd ona jest. To jest H&M, bardzo tania czapka, chyba 29 zł. Rewelacyjna czapka, są czarne, jeszcze są szare. Myślę, że dokupię sobie jeszcze czarną, ponieważ ma świetny kształt, bardzo fajnie się ją nosi. Ma ten taki właśnie wysoki rant, więc jest niesamowicie ciepła. Bardzo Wam polecam te czapki. No a dalej w moim filmie w zeszłym miesiącu było mnóstwo pielęgnacji, był film z kremami pod oczy, był film o kwasach. Także niesamowicie się cieszę, że te filmy dla Was mogłam przygotować, że zdążyłam w ogóle to zrobić. I tak jak pewnie się domyślacie, jeden z moich ukochanych kremów w zeszłym miesiącu jest ten krem z marki Fenome. On jest zwykle bogatym w składzie. Jest to krem, słuchajcie, przeciwzmarszczkowy, ale jest to też krem z takiej linii, która likwiduje przebarwienia i nieładny kolor skóry, nierówną skórę, dlatego że ten krem bardzo fajnie złuszcza skórę, także jest to naprawdę coś niesamowitego. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o jego składzie, to zapraszam Was oczywiście do mojego poprzedniego filmu. Też jako nowość pokazywałam Wam to serum i dalej uważam, że to serum jest rewelacyjne. Jest to serum rewelacyjne na cały rok, bo będzie to dobre serum i na zimę, i będzie dobre to serum na wiosnę, kiedy skóra jest też odwodniona po zimie, ale też na lato, kiedy macie skórę przesuszoną z powodu właśnie nadmiernej ekspozycji na słońce. I ono zawiera bardzo fajny kompleks nawilżający. Jest to jedna z w ogóle z moich ulubionych marek Klairs, która jest taką marką, jeśli chodzi o składy, bardzo czystą, bardzo bezpieczną. Ono jest niezwykle lekkie, niezwykle łatwo się w skórę wchłania. Ja akurat kupiłam je dla mojego chłopaka, ponieważ on ma takie stany zapalne na skórze i wszystkim właśnie osobom, które cierpią na stany zapalne, na jakieś stany takie lekko egzemowe, stany podrażnienia skóry lub też na trądzik różowaty, to serum mogłabym z powodzeniem Wam polecić. Kolejny kosmetyk, który pojawił się w moim holu świątecznym, to oczywiście jest seria z Mokosz. Jest to rozświetlający eliksir do ciała, pomarańcza z cynamonem. I tak jak mówiłam, to rozświetlenie nie bardzo, natomiast cała reszta, jeśli chodzi o te kosmetyki, bardzo mi się podoba. Szczególnie podoba mi się ich niesamowicie esencjonalny i świąteczny zapach. Także ten kosmetyk też stał się moim ulubieńcem. A jeśli chodzi jeszcze o zapachy, to oczywiście chciałam powiedzieć, że cały czas używam linii Evidence i szczególnie teraz używam właśnie żelu pod prysznic, ponieważ ja po prostu bardzo lubię parfumowane żele pod prysznic i naprawdę mocno poprawia mi to humor. I jeżeli oglądałyście mój film z propozycjami prezentów od Yves Rocher, to widziałyście, ile tam było takich kosmetyków, które bardzo ładnie pachną. Właściwie każdy z tych kosmetyków pachniał przepięknie. Ja jeszcze całkowicie się przyczepiłam właśnie do tego żelu z bazylią i z cytryną bodajże. No i teraz mam nowość, słuchajcie, jeśli chodzi o pielęgnację. Tego kosmetyku u mnie na kanale nie widziałyście, dlatego że nie zdążyłam go Wam pokazać. To jest moja ulubiona linia, ta linia nazywa się Rich Creme.
To są takie produkty, które są niesamowicie odżywcze, niezwykle esencjonalne, szczególnie dla skóry właśnie dojrzałej, ale również dla skóry suchej, dla skóry bardzo odwodnionej. Ja na przykład mam skórę mieszaną z tendencją do silnego odwodniania i ona zdecydowanie zimą robi się bardzo taka sucha i dosyć spierzchnięta. Ten kosmetyk bardzo dobrze zmywa właśnie makijaż wodoodporny, zmywa ciężki makijaż, ponieważ zamienia się taki, emulguje w taki olejek na skórze i bardzo ładnie właśnie wymywa czy szminki, czy na przykład tusze do rzęs, więc bardzo łatwo makijaż nim zmyć. Dodatkowo jeszcze później używam rękawicy i drugiego produktu do demakijażu i wtedy naprawdę ten demakijaż trwa sekundę. Ten krem do makijażu nie zawiera również sulfatów, moim zdaniem ma też bardzo dobrą cenę. A kolejny kosmetyk, którego nie widziałyście, to też jest ta maseczka z Sephory, ponieważ jak wiecie była teraz wyprzedaż znowu w Sephorze i naprawdę się bardzo powstrzymałam, nie kupiłam dużo kosmetyków. Jednym z tych kosmetyków jest właśnie ta maska. Wiele osób porównuje ją, słuchajcie, do masek Glam Glow. Trochę bym się z tym nie zgodziła, no ale gdzieś tam jest to bardzo silne oczyszczanie i skóra naprawdę wygląda świetnie, jest bardzo wygładzona, pory są zmniejszone, zwężone wyraźnie, jakby skóra się mniej przetłuszcza, naprawdę świetna maska. Jest to maska właśnie, która zawiera cynk i miedź, ale oprócz tego jest to maska właśnie na bazie. To jest bardzo fajna maseczka, żeby sobie skórę oczyścić, smatowić. Ja bardzo często robię ją rano właśnie przed makijażem, żeby pozbyć się zanieczyszczeń, żeby ta skóra rzeczywiście wyglądała bardzo dobrze. Również bardzo lubię robić ją przed kręceniem filmów, ponieważ wtedy naprawdę strefa T wygląda niesamowicie gładko. Makijaż świetnie się na niej utrzymuje, także naprawdę bardzo polecam Wam tą maskę. I jeśli chodzi o nowości, w zeszłym miesiącu to jeszcze próbowałam tej bazy, to wiecie o tym, dlatego że pokazywałam ją Wam w filmie właśnie z kosmetykami z drogerii. To jest baza najnowsza Yves Rochera, również jest to baza rozświetlająca, taka, która daje niesamowity połysk na skórze, daje taki glow, bardzo dobrze nawilża, bardzo dobrze utrzymuje makijaż. Nie zawiera silikonów, alkoholu i parabenów, dlatego też bardzo chciałam Wam o tej bazie powiedzieć i to też jest nowość. I w ogóle jak tak przygotowywałam się dzisiaj do filmu, to zobaczyłam, jak dużo kosmetyków mam w kolorze czerwonym. Słuchajcie, naprawdę potrzebuję tego koloru i tak jak Wam mówiłam, to się pojawiło u mnie gdzieś tak już w październiku, już czułam, że potrzebuję czerwienia się, to jest w związku z tym, że po prostu mamy teraz mniej energii. Trochę czerwonej biżuterii i również na przykład mam lakier do paznokci. I to jest, słuchajcie, jeden z moich ukochanych lakierów do paznokci, który, no nie chcę tutaj nikogo przerazić, ale mam tą buteleczkę wiele lat i ona cały czas jest rewelacyjna. Ten lakier w ogóle na paznokciach się nie zmienia, cały czas wygląda niesamowicie dobrze, cały czas pięknie się utrzymuje do tygodnia. I jest to lakier marki Inglot, który dodatkowo nie zawiera szkodliwych substancji w kolorze 21. Naprawdę, jeśli szukacie takiej klasycznej, pięknej czerwieni na cały rok, ale myślę, że teraz czerwień, szczególnie na święta, będzie rewelacyjnym kolorem, to naprawdę tą 21 Wam polecam. To jest taki chłodny odcień czerwieni, który naprawdę pasuje każdemu. Warto ten lakier sprawdzić. No a jeżeli jesteśmy w temacie czerwieni, to pokażę Wam jeszcze oczywiście szminkę, którą dzisiaj mam na ustach. I nie wiem, czy się zdziwicie, czy nie, ale jest to szminka Yves Rochera. I to jest kolor 110, taka bardzo piękna, żywa czerwień, która dodatkowo ma zastąpione troszkę pomarańczu, także naprawdę niesamowity kolor, bardzo ożywiający. Przepięknie się te szminki trzymają. Ja je naprawdę uwielbiam. I ta 21 stała się taką, no, moją czerwienią, jeśli chodzi o wybór szminek właśnie, jeśli chodzi o czerwienie, bo są to szminki matowe i szminki kremowe. To zdecydowanie ze szminek Grand Rouge, ta szminka chyba jest moją ulubioną. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje, a moja kamera cały czas ostrzy i ostrzy. Czasami jest tak, że ona po prostu się naostrza, a wszystko jest w porządku, ponieważ mam tutaj automat, jeśli chodzi o ostrzenie. No, a czasami jest tak, że ona bez przerwy ostrzy, więc jeżeli będziecie słyszały ten denerwujący dźwięk właśnie ostrzenia migawki, to strasznie Was przepraszam, ale na razie nie jestem w stanie, nie jestem nic zrobić. I kolejną szminką, której możecie się tutaj u mnie spodziewać, jest oczywiście szminka z Avonu i to jest odcień, który nazywa się Marvelous Mocha, o nim też mówiłam w kilku filmach. Jest to taki po prostu bardzo ładny odcień stonowanego brązu, ale postanowiłam w miesiącu grudniu stosować mniej szminek neutralnych, a więcej szminek intensywnych, ponieważ myślę, że grudzień jest to taki miesiąc, w którym szczególnie pasują właśnie nam intensywne odcienie szminek. W końcu idą święta. No a teraz pokażę Wam moje zakupy niesamowite w Sephorze, jeśli chodzi o VIP Sale. To tutaj kupiłam tylko dwie rzeczy i strasznie się z tego cieszę, ponieważ są to dwie szminki, o których naprawdę
No marzyłam, myślałam, żeby je kupić, cały czas myślałam o tych dwóch kolorach i to jak widzicie nie są czerwienie, tylko to są odcienie rudego brązu. I może zacznę od szminki Sephory w odcieniu 25, to jest taki bardzo ładny, naprawdę piękny, rudy odcień brązu, taki naprawdę klasyczny, lata 90, ale on ma też w sobie taką nutkę czerwieni, dlatego on niesamowicie dobrze wygląda na ustach. Powiem Wam szczerze, że on w kamerze nie wygląda niestety tak ładnie, jakbym chciała, ponieważ wygląda on na taką niezbyt ładną czerwień. Znaczy mi się nie podoba aż tak bardzo jak w rzeczywistości. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się na przebitkach pokazać Wam ten kolor, jaki on jest niesamowicie piękny. I to myślę, że będzie fajna alternatywa dla tych osób, które być może nie lubią czerwonych szminek. I pani w Sephorze mi zdradziła, że on jest wciąż wyprzedany i rzeczywiście go kilka razy nie mogłam kupić. No ale w końcu mi się udało, do tego jeszcze ze zniżką, więc super. A drugą szminką, którą kupiłam, no i oczywiście wiedziałyście, że ją kupię, bo mówiłam o tym, że kupię tą szminkę. Jest to moja pierwsza szminka z marki Kat Von D nareszcie. Jest to mój w ogóle pierwszy kosmetyk z Kat Von D. Nie kupiłam jeszcze nic więcej, chociaż mam już parę tutaj zapisanych w notesiku rzeczy, które na pewno kupię. Jest to szminka w kolorze oczywiście plat, szminka taka trwała, również szminka matowa. Jest to przepiękny odcień brązu, który jest przełamany taką bardzo ciemną rudością. Myślę, że takie kolory w ogóle nie pojawiają się tak często w zestawieniach, jeśli chodzi o szminki, jest je ciężej kupić. Nie ma w ogóle takich kolorów. Ja naprawdę przeszukałam mnóstwo marek i powiem Wam, że te dwa kolory, one są naprawdę bardzo unikatowe i bardzo się cieszę, że je mam. Mimo tego, że jest to taki kolor, powiedziałabym, bardziej mroczny, bardziej gothic, bardziej taki grunge'owy, ale bardzo mi się te dwa kolory podobają i naprawdę są to moje dwie ukochane szminki w zeszłym miesiącu. No i nie mogłabym nie powiedzieć Wam o tym produkcie, chociaż już o nim też mówiłam. Mówiłam o nim w haulu, że jest to taki bardzo fajny transformer właśnie, żeby zmienić każdą szminkę, która nie jest do końca matowa, w niesamowicie intensywną matową szminkę i powiem Wam, że ten akurat produkt daje taki przepiękny, welurowy efekt i na pewno zobaczycie na przebitkach, jak ładnie ta szminka po prostu zmienia swoją jakby, swoje odbicie światła, swoją matowość na taki bardzo piękny welur, który według mnie dają tylko pigmenty nakładane na szminkę. Jak wiecie, zrobiłam też film o pudrach i film o pudrach, oczywiście pokazałam Wam tam mnóstwo różnych pudrów, które uwielbiam, no ale zdecydowanym ulubieńcem jest puder Technique, który parę osób mi napisało, że kupiło. Napiszcie mi koniecznie pod spodem, jak ten puder się u Was sprawdza, co o nim myślicie, czy tak samo go lubicie jak ja, bo uważam, że to jest fantastyczny puder do skóry, szczególnie tłustej, albo na przykład bardzo mieszanej. Ja pudruję nie tylko strefę T, pudruję tylko na przykład nos, brodę i troszkę sobie właśnie tutaj jeszcze robię kości policzkowe, ale to możecie zobaczyć w moim filmie o bakingu. Natomiast uważam, że to jest rewelacyjny puder za grosze. A drugi puder już niestety nie za grosze, tylko za naprawdę bardzo duże pieniądze. W zeszłym miesiącu to wróciłam sobie tak powolutku do pudru Sisley, ponieważ uważam, że to jest szczególnie piękny puder wykończeniowy właśnie na jakieś wieczorne wyjścia, na eventy, właśnie na ten nadchodzący teraz czas, kiedy mamy dużo światła sztucznego, to ten puder szczególnie pięknie wygląda. Też stosuję go częściej u moich klientek lub też jak jadę na sesję. On naprawdę jest niesamowity i też radzę Wam go sprawdzić właśnie w perfumerii. I tak jak Wam powiedziałam i utrzymuję dalej to zdanie, jest to rewelacyjny zamiennik dla pudru La Mer The Powder. Naprawdę rewelacyjny do niego zamiennik. Dodatkowo jest go chyba 10 razy więcej. No, może przesadziłam. Tutaj jest 12 gram, natomiast w pudrze La Mer w tym momencie chyba jest 4 gramy albo 5, więc i tak jest to bardzo opłacalny produkt. I kolejny kosmetyk, którym się zakochałam w zeszłym miesiącu, to jest róż z marki Belle. To jest róż w takim przepięknym odcieniu, naprawdę niesamowicie trafiony odcień. Niesamowicie trafiony odcień, jeśli chodzi właśnie o zimę, ale myślę, że on wiosną też będzie pięknie wyglądał, dlatego że to jest taki naprawdę przepiękny brzoskwiniowy odcień. Dawno nie widziałam tak dobrze zrobionej brzoskwini, która jest matowa. Strasznie mi się podoba ten kolor, sprawdźcie go, to jest odcień 02. Myślę, że to jest naprawdę rewelacyjny róż, również za bardzo niewielkie pieniądze. Kolejny kosmetyk kupiłam sobie na EkoCudach, też jako jedyny kosmetyk. W zasadzie nawet mój chłopak mi go kupił w prezencie. Ale no, pojechałam na targi nie żeby kupować kosmetyki, bo jak wiecie, mam mnóstwo kosmetyków, tylko żeby się rozejrzeć, zobaczyć, co się tam będzie działo, jakie są marki. I naprawdę dużo bardzo pozytywnych wrażeń, dużo wspaniałych marek kosmetycznych. Jeżeli mi się uda, to zrobię po prostu taki film o markach, które wydają mi się najbardziej interesujące, jeśli chodzi o EkoCuda, które tam znalazłam. Może taki krótki film uda mi się przygotować, żeby Wam po prostu powiedzieć, na jakie marki jeszcze warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o kosmetyki organiczne, naturalne, bo było tam co najmniej 20 marek, o których nigdy nie słyszałam. No ale wracając do tematu,
Kupiłam kosmetyk z marki, której też jeszcze nic nie mam. Więc to dla mnie też jest całkowita nowość. I to jest marka Pixi Cosmetics. Jest to marka polska, marka kosmetyków mineralnych. Słuchajcie, ja po prostu mam dużą intuicję, jeśli chodzi o kupowanie kosmetyków. Pamiętam, że przechodziliśmy już do wyjścia, już właściwie szliśmy do domu. Zobaczyłam, że są wystawione korektory i postanowiłam, że podejdę do tych korektorów. I jak go dotknęłam i rozprowadziłam trochę na ręce, to już wiedziałam, że to jest świetny korektor na cienie pod oczami. Ja po prostu mam obsesję na punkcie cieni pod oczami. Nie każdy korektor się po prostu nadaje pod oczy. Niektóre korektory zwyczajnie nie są dobre pod oczy, są dobre na przykład do twarzy albo do kamuflowania jakichś większych partii na twarzy, do rozświetlania. Natomiast korektor pod oczy to jest trudny temat. I kupiłam ten właśnie korektor z Pixi Cosmetics i jestem nim po prostu zachwycona. Jest to rewelacyjny korektor. On się nazywa Reviving Under Eye. Kupiłam go w kolorze 00 Creme Brulee. To jest taki bardzo, bardzo jasny odcień beżu, który ma delikatną nutę jeszcze różową. I powiem Wam szczerze, że trafiłam w dziesiątkę i z kolorem, i z konsystencją, i z jego ceną, bo on jest też niesamowicie tani, więc jeżeli szukacie korektora pod oczy, to bardzo, bardzo Wam ten korektor polecam. I dodatkowo on jest oparty na oleju w ogóle, chyba ryżowym. Lepiej on jest oparty na oleju rycynowym, więc daje takie wykończenie jak korektory z marki właśnie Benefit, takie lekko tłuste, ale ono się po paru minutach wchłania i zostawia taką, jak widzicie u mnie pod oczami dzisiaj, taką raczej suchą warstwę, której nie trzeba pudrować. Według mnie tego korektora w ogóle nie trzeba pudrować, on po prostu wygląda pod oczami bardzo dobrze. No i też ponieważ zmieniła się pora roku, wróciłam sobie jeszcze do dwóch podkładów, które są bardziej kryjące. Zimą podkłady nam trochę lubią po twarzy wędrować, ponieważ jest wilgotno, jest bardzo zimno, jest czasami duży wiatr. I ten podkład zdecydowanie powinien mieć troszeczkę bardziej kryjący, chociaż ja wciąż używam swoich bardzo lekkich podkładów na policzki. Ale na środkowe partie twarzy bardzo lubię mieć podkłady, które są troszeczkę bardziej kryjące już teraz. Nie wiem, dlaczego nazywa się Sheer Glow, jeśli daje wykończenie matowe, dosyć kryjące i... Jest on dosyć świetlisty jak na ten typ podkładu, natomiast nie jest to podkład ani sheer, ani bardzo glow. Jest to raczej taki podkład, który właśnie daje wykończenie półmatowe, dosyć dobrze kryje. Będzie można nim właśnie stopniować też wykończenie do pełnego krycia. Natomiast wróciłam sobie jeszcze do jednego podkładu i to jest podkład Make Up For Ever, który, no ten podkład po prostu uwielbiam, ale też nie stosuję go latem. Często stosuję go właśnie przed kamerę albo na jakieś eventy, dlatego że on po prostu rewelacyjnie wygląda na skórze. I jest to oczywiście podkład Ultra HD Foundation. Uwielbiam ten podkład. W ogóle oba te podkłady to są moje takie topowe podkłady. Jeśli widziałyście film o topowych moich podkładach, to no, w dalszym ciągu są to moje topowe podkłady. Teraz muszę Wam powiedzieć o czymś jeszcze jednym, chociaż to tylko jest próbka, ale no jestem już pewna na 100%, że chcę mieć te perfumy. Nie wiem, kiedy je kupię, bo są one dosyć drogie, ale myślę, że je wkrótce kupię. I będzie to oczywiście zapach Rien. Jak wiecie, zakochałam się w jednym zapachu z tej marki parę miesięcy temu i ta miłość trwa cały czas i to jest bardzo podobna nuta zapachowa, ponieważ tutaj głównie czuć bardzo mocno kadzidło. Ja sobie go już przelałam do takiej malutkiej buteleczki i tutaj jest kadzidło, róż, skóra, cytrusy, mech dębowy, patchouli, ambra, kumin, czarny pieprz i aldehydy. Słuchajcie, to jest wszystko, może poza aldehydami, co ja najbardziej lubię w perfumach. Wszystkie te składniki to są moje ulubione składniki, jeśli chodzi o perfumy, więc myślę, że Rien jakoś się będzie musiał w moich zbiorach perfumowych znaleźć, bo no, jestem po prostu oczarowana tym zapachem, tak samo jak Marquise de Sade, ale myślę, że te zapachy są do siebie na tyle podobne, że powinnam się powstrzymać jeszcze parę miesięcy, zanim go kupię. Natomiast myślę, że zdecydowanie no, jest to zapach, o którym bym marzyła, żeby go kupić i zdecydowanie może on się znaleźć w ulubieńcach. No i teraz na koniec tego filmu oczywiście kamera zaczęła zachowywać się całkowicie normalnie. Już mnie normalnie ostrzy, nie wydaje z siebie tych wszystkich dziwnych dźwięków, za które dzisiaj Was przepraszam. No i to są wszyscy moi ulubieńcy w miesiącu listopadzie. Mam nadzieję, że Wam się spodobali. Jak widzicie, jest tych kosmetyków znowu bardzo dużo. Ale to dlatego, że chcę Wam powiedzieć rzeczywiście o wszystkim, czego używałam, co mi się spodobało, co jakby zrobiło na mnie wrażenie. I mam nadzieję, że część z tych kosmetyków na pewno również Wam przypadnie do gustu. Dajcie mi też znać, jak Wasze przygotowania do świąt, jak tam Wam idzie, czy już spakowałyście prezenty, czy jesteście gotowe w ogóle z czymkolwiek. Ja zawsze wszystko robię na ostatnią chwilę. No i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam. Zobaczcie na moje ręce. Przecież ja mam zupełnie nową brązoletkę i nowy pierścionek. Też pokazywałam Wam ostatnio właśnie wersję czerwoną, a teraz Emilia zrobiła mi jeszcze wersję złotą. Z hematytu, właśnie jeszcze z czarnym kamieniem tutaj
i również mam schemat typu pierścionek. Jeżeli będziecie zainteresowane tą biżuterią, to oczywiście podlinkuję tutaj sklep Emilii na dole, ponieważ ta biżuteria jest niesamowicie tania. Można zrobić sobie z takich kamieni, z jakich chcecie. No i radzę się Wam pośpieszyć, bo ona ma teraz bardzo dużo zamówień. Wiadomo, idą święta, a można zamówić różne bardzo ciekawe rzeczy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu, za spędzenie takiego długiego czasu ze mną. Cieszę się, że wytrzymałyście do końca. No i zapraszam Was oczywiście na moje kolejne filmy. To będą już ostatnie filmy w tym roku, 2017. I za chwilę zaczniemy miesiąc styczeń, co jest oczywiście niesamowite. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego i widzimy się za chwilę w moich kolejnych filmach.